Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Ewangelia według Łukasza, rozdział 6, wersety 27 do 28. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Jak wielu ludzi nawróciło się i uwierzyło w Pana Jezusa, ponieważ prawdziwie wierzący chrześcijanie odwzajemnili ich nienawiść miłością. Przykład właśnie takiej postawy dał kiedyś pewien chrześcijanin, który był żołnierzem, opowiadając o własnym doświadczeniu. Mówił on tak: kilka lat temu byłem w Egipcie i prowadziłem spotkania dla żołnierzy. Pewnego wieczoru rozmawiałem z sierżantem, który był jasnym światłem dla Pana Jezusa Chrystusa. Zapytałem go, jak to się stało, że jesteś wierzącym człowiekiem i teraz mówisz o Jezusie. Odpowiedział: w naszej kompanii był żołnierz, który wierzył w Chrystusa, gdy byliśmy na Malcie. Stacjonowaliśmy tam przed przybyciem do Egiptu. Daliśmy temu chłopakowi naprawdę mocno w kość. Pewnej nocy wrócił zwarty, śmiertelnie zmęczony i przemoczony. Zanim położył się spać, uklęknął, by się pomodlić. Moje buty były mokre i pełne brudu. Rzuciłem więc w niego moimi butami, uderzając jednym w jego lewy bok, a drugim w prawy. On nawet nie zareagował na to, tylko modlił się dalej. Następnego ranka moje buty były czyste i wypolerowane przy moim łóżku. To była jego odpowiedź na moją brutalność. Dla mnie to było coś nie do pomyślenia. To kompletnie złamało moje złe usposobienie i czułem się zdruzgotany. Tego samego dnia nawróciłem się do Pana Jezusa Chrystusa. Tak, czyny przemawiają mocniej niż słowa. W ten sposób wielu wierzących i wiele wierzących żon przekonało swoich niewierzących mężów do Chrystusa bez słów. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, pierwszy werset. Na przykład nam to opisuje. Czy ty również znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto przekazuje miłość Boga, również nie używając słów, tylko będąc jasnym świadectwem? Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Ewangelia według Łukasza, 6 rozdział, 27 werset.